Siema, siema, jestem Rajuciple, to jest kolejny odcinek na serii Work in Progress z mapy Kolonia, już nie 1990, więc nie mylicie na pewno. Słuchajcie, na samym wstępie przepraszam, ale jestem strasznie chory, w sensie już jest trochę lepiej, bo to jest mój trzeci dzień choroby, jak nawet nie czwarty, z czego pierwszy dzień choroby był w sumie robiony na te 10-lecie nasze, gdzie byłem no totalnie niedysponowany, ale mówię, zrobię ten stream, chyba przez 3 godzinki, żeby się udało, więc udało się. Dwa dni leżałem po prostu w łóżku i trzeci teraz trochę się ogarnąłem, więc mogę patrzeć na komputer i się porobić trochę fajnych rzeczy, jakich to zaraz się dowiecie. Więc tak, na wstępie wpadajcie na Twitcha i słuchajcie jeszcze jednej rzeczy. Pytania ciągle o konsole są. Słuchajcie, trochę śmieszna sytuacja, bo... Wam można nawet tak, napisać komentarz, przypiąć go na górze, żeby było wiadomo, że jest napisane tak, mapa będzie na konsolę. Można wam powiedzieć w odcinku, że mapa będzie na konsolę. Można wam dać jebitny czerwony napis na początku odcinka, który mruga jak głupi, jak lampka na choince. I jest napisane, że będzie na konsolę, a i tak 8-letnie widzowie zapytacie, czy mapa będzie na konsolę. Więc przypomnę, odpowiem ostatni raz. Tak, powinna być na konsole. Wszystkie mapy, które robię, staram się robić na konsole, nie? Sorry, że was mówię tak 8-latki i tak dalej, nie? Ale to po prostu nie chodzi o to, że nawet jak macie i 20 lat i zapytacie w ten sposób, to po prostu mentalnie macie 8 lat, po prostu. To nie jest tak, że was obrażam od młodych widzów, wiem, że farming oglądają młodzi widzowie, jakby nie było. Ale jednakże takie pytania są zwykle cechą tych, no po prostu gówniarzy. Więc jeżeli ktoś mnie ogląda jakiś czas już albo coś, to powinien wiedzieć, że... tego typu odcinki wiele wszystkim mówią, właściwie jak na Work in Progress, wiecie wszystko na temat tej mapy, nie? Także polecam sobie całą serię od początku prześledzić i wszystko się dowiecie. Koniec tego wodu, bo to pytanie w sumie, nie, nie w ogóle po co te pytania odpowiadać, nie? Ale czuję się jakoś w takim obowiązku, że chcę, żeby wszyscy byli jednakowo poinformowani, nie? W każdym razie, poznałem też Grzyba Leśnego, który robił akurat na czat Twitcha, tak zacząłem nagrywać odcinek, ale to mniejsza. Więc słuchajcie, poszedł Fest Tryhard dzisiaj z samego rańca, siadam do kompa, tylko już się obudziłem i trochę porobiłem rzeczy, więc słuchajcie, no co się stało? No dokończyłem sobie skupel, to chyba było już nawet na tym, na naszym streamku, więc nawet spoko. Porobiłem skup ziemniaków ostatecznie, który działa, zaraz wam też, może sobie pokażę, więc proszę bardzo, skup ziemniaków, który tutaj działa, są ziemniaki, buraki i te zrębki jeszcze z ziemniaków. Tak, zrobimy stację paliw, która również działa. Ona ma jeszcze zepsuty teleport, ale to jest za chwilę się poprawi. Respimy się na dachu, więc dam sobie screena lekko, żeby zobaczyć, co jest 5. O, no, widzicie, kiedy tu nagrywam. Jest to dokładnie godzina 19:23 i to jest niedziela. Więc tak to wygląda. Skup słomy zrobiłem tutaj, proszę bardzo, w tym miejscu bardzo ładnie mi się wygląda. Ponadto skup gier tutaj. Także już on to sobie działa. Wszystko fajnie. Zrobimy też coś ciekawego. O, właśnie PDA zrobiłem. To wam też pokażę PDA. Nie jest ono jakieś tam mega super dorąbane, jak to zwykle tam staram się robić. Ludzie, po prostu tak. PDA to ma być istne jak poglądowa mapa, która ma pokazać, jak dojechać na dany gospo, na dane pole, na dany teren. No i tak to też tu jest, nie? Widzicie, takie są tam domki i tak dalej. Kogo to obchodzi, nie? No nikogo. Jest wszystko widać, jak dojechać, tak? Ja może też włączę wam ogólnie wszystkie maszynki, żebyście wiedzieli, co jest 5. O, proszę bardzo. No i to tyle, nie? Nie będę się bardzo tym spuszczał, nie będę się tym starał jakoś specjalnie. Zrobione to jest tak jak... być w miarę powinno. Widziałem gorsze PDA, które się dostawano od huba, że po prostu był screen z góry zrobiony. No jak widać, dałem coś od ciebie więcej i zrobiłem tak, nie? Jak komuś nie pasuje, to no, narałam to w dupie po prostu i tyle, nie? Nie jestem już, że tak powiem, w pozycji, której się mam na tym przyjmować, nie? Nie dlatego, że zrobię to zarobicie, tylko dlatego, że po prostu mi się nie chce, nie? Jak komuś nie pasuje, to niech się zrobi samemu PDA i tyle, mam to gdzieś, nie? Ale mniejsza o to, nie? Wapno i kamyki dodane, no co tu więcej mówić, no super, nie? O, tu trawę trzeba pomalować jeszcze, widzicie jak to Work in Progress wychodzi? Testowanie na bieżąco. Dobra, handel zwierząt doszedł nowy i mam jeszcze to dosyć walczyć z czymś fajnym, bo chcę też zrobić dla was ciekawego. Mianowicie to jest handel zwierząt, jak widzicie zrobione teraz są tak trochę prościej, bardziej smooth, bez tej wiaty. Dlatego, że sami jak jedziemy dużą maszynką, to się ciężko na przykład tirem wyrobić, no to zaraz mam taką możliwość teraz, nie? Staram się robić te zwierzęta animowane. Przepraszam. Ale czy wyjdą? Nie mam bladego pojęcia. Oby tak, nie? Mam fajny pomysł na to wszystko. Jak się uda, to wam powiem, jak to zrobiłem. Pociąg bez RLK Cargo, jak widać. No bo już nie może RLK Cargo być. Zostało oficjalnie zbonowane na Mudhubie. Że niby mamy jakieś prawa autorskie i tak dalej. Nie wiem, no ktoś komuś się chyba ten
Dupa zapiekła. RLK Cargo jest za bardzo podobna do PKP Cargo. No nie wiem, może i tak, ale wiem, że jakieś tam zgłoszenie poszło, więc... No cóż, dobrze, że testerzy, jak to Venturio mówi, dbają o wszystkie polskie mapy i sprawdzają. Fajnie, gdyby sprawdzali wszystkie mapy, a nie tylko polskie, ale tak to jest ogólnie tak w porządku, nie? Zrobimy zakończenie mapy ogólnie. Kolizja zakończenia mapy jest zrobiona, jak widzicie. Nie jest tak, że specjalnie wybitne, coś tam, nie wiem, jakieś krzaki są, powiedzmy, trochę szybciej, ale taka główna kolizja, która ma na pewno uniemożliwić wylecenie poza mapę, jest zrobiona, więc jest spoko. Także git. Zamieniłem też te stare, paskudne sosny z 19 na świerki z wyski dwójki, jak widać. I one mega nadały ten klimat takiego gęstego lasu. Tam mówili, zrób jakieś prześwity. No nie, no po co? Przecież ten las wygląda przepięknie. Jest tutaj bardzo ciasno, bardzo ciemno, no tu trochę prześwit jest, nie? Ale ogólnie jest super, no taka klasa powinien po prostu według mnie wyglądać. A w ogóle bez kamerki, dlatego że no wyglądam jak scenie szczęści i lepiej się nie pokazywać po prostu, bo wiecie, jak mi to się stało, chcę, że zostać pamiętany jako piękny i młody, a nie jako młody, czerwony i napuchnięty jak balon. ale to ten wszystko wyjaśnię, nie? Na streamku. Co dalej? Zrobiłem też sąsiadów, w sensie was po prostu widzowie, was, moich kochanych widzów z Twitcha, którzy są gdzie to kontrakty, którzy są najstarsi starze, może tak, trochę czasem przyspieszę, pozwolicie, troszeczkę, czy ja to mam ten modzik na F12? Jest, oczywiście, dodatkowy sklacz włącz, tak najbardziej, więc poczekajcie sekundkę. No bo troszeczkę was tutaj pododawałem, dlatego że z czym się sugerowałem w ogóle wybierając tutaj widzów na mapę, tak? Już za chwilę powiem wszystko, więc się nie martwcie, jeżeli ktoś tam się jeszcze chce się dopytać, dowiedzieć. Sugerowałem się tylko i wyłącznie jednym aspektem. Nie VIP, nie moderator, nic takiego. Subskrybent z największym stażem. Czyli jakiś subskrybentem... O, mi się tutaj chyba respekt zaraz zadanka. Jeśli jesteście subskrybentem z 12-miesięcznym stażem, to raczej będziecie na tym. Więc proszę bardzo, jest Zygmunt Miszczowski, czyli to jest nas Miszczu. Oczywiście mamy Eryka Padalska. Tak, to też jest tam widz, wiadomo. Trochę się tak aktualizuje, widzę. Ryszard Lolo, czyli to jest Lolo Game TTV chyba. Krystiana, nie śmieszek, no tak już tak co nazwałem. Znowu Ryszard. Kamila 121, czyli taka jakby królowa, nie? Wiecie, bo Kamil 121, jeden z moich najwierniejszych widzów w sumie, nie? Więc serdecznie pozdrawiam was wszystkich oczywiście. Bardzo miło. Tutaj Miszczu ponownie, tak. O, Karol Hortnowski, tak. Grim Ripowski. No tego typu persony się tu pojawiały oczywiście. Jestem również ja, jako Riot Gplay normalnie. Jest o wiele więcej tych osób, tylko po prostu trzeba sobie to potem sprawdzić, więc jak powiecie mapy, to już będzie wszystko jasne. A kiedy premiera? Nie mam pojęcia. Dalej. Oddzieliłem w końcu te nieszczęsne detale na tym gospo, więc podejdźcie to do pieniążków. I detale są teraz osobno, tak jak wam mówiłem wcześniej, więc zakupmy sobie ten landzik. Tutaj, no i proszę bardzo, podbiegamy sobie, tak jest, odpalamy tryb budowy, no i normalnie możemy sobie zniszczyć domek, proszę bardzo, możemy sobie usunąć garaż, całą sadowę zaborą, no i teraz jeszcze na przykład po prostu mówimy, że ej kurczę, no fajnie sobie tutaj Riot zrobił, ale jednak spoko, żeby to może jakoś usunąć, nie? I problem był taki, że jak to usuwaliśmy dać przód, więc teraz możemy normalnie usunąć sobie tył. A przód zostaje nam tutaj jakby tak był, nie? Więc spoko, bo teraz możemy sobie właśnie ten tył tutaj złapać, tak samo usnąć i nie ma tu najmniejszego problemu. Wszystko oczywiście poszło sobie, czekajcie jeszcze, tak, wiaderko w studni muszę oprawić, bo zapomniałem o tym. O, więc wszystko normalnie już jest do sprzedania i teraz tylko co, no powycinać drzewka, tak, wyrównać, teraz sobie wyrównane jest, więc nie trzeba. No i można swoje gospo robić, nie mam tu mniejszego problemu, nie? Mogłem taki odruch, który patrzę co chwilę w kamerę, kamera jest wyłączona, nie? Co jeszcze? No PDA to wam pokazywałem, no mówię, no nie wiem, nie starałem się nad tym na za bardzo. No mówię, zrobimy jak chciałem, nie? I tyle. Jest tak jest. Co jeszcze zrobimy? A, tablice rejestracyjne dla was zrobiłem polskie, więc mogę nam to pokazać, nie? Weźmy sobie coś najbliżej polskiego, to chyba będzie Gizetor chyba, nie? No to weźmy Zetorka. Proszę bardzo, WSPL. Bierzemy sobie oczywiście typ chyba czwarty to był, czy piąty? A może siódmy? No. I sobie wpisujemy tam, nie wiem, jaki tam macie. Damy sobie jakieś lubelskie tablice, LUB, a czy może wpisywać. No i tu jakiś tam... O, takie coś, nie? I można zakupić sobie taki ciągnik na lubelskich blachach, dajmy na to, nie? No, więc proszę bardzo. Tak, polskie blachy są. Więc superancka sprawa.
I coś jeszcze co zrobiłem chyba, kurczę, no nie pamiętam co bym się zrobił. Aha, zrobiłem jeszcze dużo fajnych rzeczy, to za chwilę wam... Tak, bo to jest to co zrobiłem dzisiaj tylko, a to zrobiłem ogólnie jeszcze. No to słuchajcie, no dodałem do targu, do sprzedaży w targu, dodałem wam meble, mleko, ziemniaki, oliwki, deski oraz miód, bo tego nie było. A już jest, o już widzę, pozwiali się chłopaki, bo jest już wrzesień. Więc... No to jeszcze stają, ale już się powoli zwijają, nie? Jak widać. No tak na jesień już tak jest, że już ich praktycznie nie ma, nie? Sosy wam pokazałem, RL-ka karusynowa pokazałem. Clip distance w drzwiach trochę zwiększyłem, był za mały, ale już jest okej. Okay. Jeśli chodzi o te drzwi. Poprawiłem pole przy gospo tutaj, bo był trochę taki, on szedł sobie prosto, to pole tylko szło sobie prosto i wchodziłem taką skarpę, więc trochę to jakby tak lekko ten róg ściąłem i wygląda teraz to w ten sposób, więc git. Usunąłem bawełnę z pól, więc nie powinniście mieć na start bawełny, ona się potem oczywiście będzie respiła i ją można również siać, ale gwarantuję wam, że na początek jej mieć nie będziecie, więc... Po polsku fajnie, młodzieżowo, prawda? No. Co tam jeszcze? Dodałem... Przepraszam. Dodałem wam... o kurde. Dodałem wam season. Ten, który jest na osadzie. Z tymi oliwkami i winogrami tam też nie było. To już jest możliwość taka normalna, więc sprzedanie tego. Także wszystko jest w porządku. Macie taki polski fajny season. Poprawiłem też szkła w serwisie, co teraz bardziej przejrzyste, jednocześnie takie bardziej, jak to powiedzieć, no takie, jak to, no to kurczę, no takie, no po prostu są, nie migają już, nie, tak jak wcześniej migały. No, więc tak teraz to wygląda, nie? Nie jest źle. Farlandy wam pokazałem wcześniej chyba, to mogę jeszcze pokazać, więc tak wyglądają farlandy, oczywiście to nie ma nic skomplikowanego. Także tak, słuchajcie, co się stało? Tory, całocienkie tory są totalnie... Gdzie te tory są? O, tutaj tory. Tory są totalnie... Tu nie namalowałem w ogóle jeszcze wody na PDA. Trzeba zrobić tutaj i też trzeba zrobić pole, bo one jest standardowe i drzewka, bo nie mam w domyśle. To się zrobi. Tak samo drzewka w ogóle w tym miejscu to trzeba trochę porobić, nie? No, ale to jest progi progres przecież, nie? Wszystkie te całe tory są dla was niemożliwe do kupienia. Dlaczego? Ogólnie jestem zwolennikiem takiej rzeczy, żebyście mogli mieć wszystko na mapie. Aczkolwiek... niektórzy gracze są trochę głupi i przypadkowo pędzelkiem sobie przyjadą i potem brzydko to wygląda, nie mogą sobie nic tutaj zrobić takiego fajnego, że już tak tego, do tego momentu przywrócić, bo jednak Jancie jest lepsza kontrola nad robieniem mapy, terenem i tak dalej. Dlatego cały tory po prostu wam wyłączyłem z możliwości kupienia dla waszego dobra po prostu, nie? Dla waszego dobra, żebyście nie mieli problemów z potem z tym, że wyrównicie sobie teren, nagle zahaczycie o tory i nagle wam tory lewitują. Pociąg, uwaga, i tak będzie jeździł po swoim torze, nie? Nawet jeżeli usuniecie, nie wiem, jakimś map hit huderem, czy tam object huderem, hiderem, headerem, shoulders, nie wiem, usuniecie tory, to i tak wam będzie pociąg śmigał, nie wiem czy tak mruga, normalny pociąg oryginalny, nie? To i tak będzie śmigał po prostu powietrzu, nie? Dlatego dla waszego dobra włączyłem to, że to jest nie do kupienia i tyle, nie? Także git. Jeszcze co zrobiłem ciekawego, tu usunąłem śnieg. Przepraszam, to będzie to Snow Add 3, damy sobie. Usunąłem śnieg z dróg, z takich gdzieś tam sklepów i w ogóle, dlatego, że po prostu tego Giant wymaga. Znaczy, wymaga tego ode mnie, od innych nie, no, nie oszukujmy się. O, proszę bardzo, więc już teraz normalnie są ścieżki porobione takie w niektórych miejscach. No, tego typu rzeczy takie, nie? Nawet z wami się założyłem kiedyś o 10 gigów subów, że jak wyślij mapę bez tego śniegu, wyślij mapę, że śniegu, że śnieg wszędzie leży na całej mapie, to mi odeślą mapę, nie? Inne mi odsyłają. Wiem, że może trochę, nie, że się użalam nad sobą, broń Boże. Chociaż się po prostu śmieję, że takie są podwójne standardy trochę momentami, albo że jakiś inny tester sprawdzi i potem haha xd lol, nie? No, więc... Więc tak to wygląda, że ten śnieg już zrobiłem tutaj. I to wygląda nawet i najgorzej, w sumie mogę jeszcze raz chyba ten śnieg wam rzucić tutaj. On znika, bo się roztapia po prostu przez to, że jest ciepło jeszcze, nie? No, więc to sobie walnę, tak, dawaj, do śniegu, dawaj. Na drogach polnych przecież śniegu nie ma, nie? O! Mamy dojazd do tego miejsca, tutaj wszystko pociężane, git, nie? No i co? Działacie. Dobra, na drogach polnych mówię, nic nie ma, nie? To raczej bez sensu. Ale na tych drogach asfaltowych musiałem zrobić, nie? Słuchajcie, nie będę przedłużał, no 15 minut odcinka chyba wam styknie. Working progress zasłonię na szybko, nie chcę mi się rozgadywać. Wszystko co powiedziałem, to zrobiłem. Znaczy wszystko co mam
powiedziałem, to pokazałem i zrobiłem, nie? Więc spoko. Może wam powiem, co zostało jeszcze. Nie wiem, ile to w ogóle będzie procent, ale zostało tak. Najważniejsza część, czyli odchudzić mapę, bo aktualnie waży giga 25. Po spakowaniu to jest sporo, jak nie? Jakby nie było, więc tak myślę, że 500 mega się złapiemy. Oby, tak byłoby fajnie. Więc to jest najgorsza kwestia. Trzeba porobić odpowiednie rotacje pól, nie? A, to na starcie trzeba jeszcze pole pomalować. Odpowiednią rotację pól trzeba zrobić. Czyli, co to jest? To jest na przykład to, że mamy tutaj buraki, które są w porządku w tą stronę, a na przykład na tym polu też rośnie w porządku, dziwne. Nie spotkałem się z takim jeszcze. O, tu doskonale widzę, widzicie, jest poprzek, no więc trzeba taką rotację Angel ustawić na przykład na 90 i tyle, nie? I będzie problem, chyba że 90 to ustawić na 0. Więc takie rzeczy trzeba zrobić. Pierdółki, ja wiem, ale no to jednak na to patrzę gdzieś tam, nie? Postaram się zrobić śnieg na wszystkich dachach. Na niektórych już jest, na niektórych jeszcze nie ma, ale chcę zrobić na wszystkich. Chciałbym dodać też maszyny to stojące New Holland tutaj. Fajnie byłoby tutaj dodawać, ale jak zrobić? Chcę zrobić je tak, żeby one były dodane, ale żeby też nie można było do nich wsiąść, nie? Bo na pewno jako static model to odpada, bo potem sypie to problemy z shaderem vehicle, nie? Jak wiecie, albo nie wiecie, ale to samo było na osadzie. Kolizje w ścianach trzeba poprawić ogólnie jeszcze, żebyście mogli normalnie sobie wysypywać. No i trzeba jeszcze zrobić wiaderko w studni, poprawić taki tam błąd. No dobra, to tyle, nie? Nie przedłużam. Wybaczcie za mój głos, jeżeli trochę was irytował, za to... O właśnie, kaszlanie. Ale jak mówię, nagrywam to trochę jeszcze na choróbsku. Wbijcie na streamie, to coś pokażę, coś tego, co mi się wydarzyło. Że tak powiem, musiałem reagować pogotowie, nie? Ale dość śmieszna historia będzie, wam to potem powiem, nie? Dobra, słuchajcie, dzięki za streama. O Boże. Za odcinek, co ja gadam. Jakby ktoś pisał kiedy mapa i czy będzie na konsolę, to weźcie ich, banujcie, nie? Bo ja już nie mam, nie chcę mi się z tymi dzieciakami użerać. Dobra, tyle, dzięki za odcinek, stream, chciałem to powiedzieć. Trzymajcie się, najcześć, pozdrawiam, dobranoc.